Witajcie w kolejnym odcinku naszego turnieju UEFA Euro 2012. Dzisiaj zajmiemy się reprezentacją Rosji. Okej, tak więc na razie sobie kontynuujmy. No niestety spotkania, które zostały przesymulowane w odcinku poprzednim, nie zapisały się. Tak więc musimy to zrobić jeszcze raz, chociaż nie wydaje mi się, żeby to był jakiś większy problem. Tym bardziej, że wyniki tak chyba się w miarę powtarzają. Chyba tak. No dobra, w każdym razie teraz przygotujmy sobie. Najpierw skład sobie przygotujmy. Zrobimy tak. Dwie zmiany: Wawrzyniak i Dudka. Plus może jeszcze spróbujemy zagrać sobie z Mierzejewskim na skrzydle. Zobaczymy, jak to wejdzie. Poza tym oczywiście Kamil Grosicki być może wejdzie w okolicach 60-70 minuty w przypadku, gdy Mierzejewski się nie sprawdzi. Okej, tak więc przejdźmy już sobie może do samego spotkania. Zobaczmy, jakie stroje. Okej, takie stroje jak najbardziej mogą być. I Stadion Narodowy w Warszawie, a my zaczynamy. Kto tym razem zaszczycił nas swoją obecnością? Perkis, no dobra, nieźle. No, brawo. Okej. No cóż, pewnie będzie to dużo trudniejsze spotkanie niż to poprzednie z Grecją. Chociaż z drugiej strony może okazać się, że będzie to łatwiejsze ze względu na możliwą większą ilość kontrataków, ponieważ Rosjanie na pewno będą również atakować, nie tylko jak Grecy się bronić. Ale jak to wyjdzie w rzeczywistości, to oczywiście się dopiero przekonamy za chwilę. Okej, mamy teraz szansę na pierwszą groźną akcję. I pierwszy strzał, ale daleko obok bramki. No dobra, ale w szóstej minucie stworzyliśmy sobie pierwszą sytuację, tak więc pokazaliśmy naszemu dzisiejszemu rywalowi, że na pewno będziemy starać się zwyciężyć i nie może przyjąć jak na razie jakiejś strasznie dużej inicjatywy. Okej, tak więc kolejny raz musimy przejść do ataku pozycyjnego i postarać się stworzyć jakąś w miarę ciekawą akcję. Okej. Nie jest źle. Podchodzimy już teraz bliżej, Łukasz biegnie, biegnie. Uwaga, będzie wrzutka. No ale niestety nikogo tam nie było. No cóż, nasz napastnik plus obrońca, no niestety troszeczkę nie stali w tym miejscu, w którym oczekiwałem. No i niestety piłkę straciliśmy. Ale to nic, a kolejna akcja już nadchodzi i tak jest, 1-0. W 15 minucie bramka zdobyta przez Roberta Lewandowskiego. No muszę przyznać, że całkiem łatwo tym razem obrońcy rosyjscy dali się oszukać, no ale jak będzie to dalej, to się przekonamy. Tak więc chyba, jeżeli się nie mylę, to Robert Lewandowski ma już w tym turnieju 3 bramki. To całkiem nieźle. Dobra, Robert, wychodź. Trochę nim zetniemy do środka. Ajajaj. Zostaliśmy troszeczkę zablokowani, ale mamy rzut z autu. No cóż, Rosjanie jak na razie nie potrafią sobie stworzyć nawet jednej akcji, już nie mówię tutaj o groźnej, więc jak na razie wygląda to całkiem spoko. Więc moglibyśmy w zasadzie troszeczkę teraz dłużej potrzymać piłkę, zamiast atakować, no ale takie cofanie się do obrony zazwyczaj za dobrze się nie kończy. Okej, być może teraz coś Rosjanie zrobią. Całkiem nieźle zaczyna się ten ich atak. Bardzo dobre podanie do Kerżakowa. O, Kerżakow bardzo łatwo mnie oszukuje. Ale brawo dla naszego bramkarza. Okej, i teraz możemy spokojnie wyjechać kontratakiem, gdyby chociaż ktoś postanowił może wyjść na pozycję. Jak nie na razie, to musimy... O, chociaż w sumie Robert całkiem szybko biega jak na tle Rosjan. No ale podanie niestety nie najlepsze. W zasadzie to mogliśmy tutaj uderzać. No ale dobra. Okej, teraz Obraniak będzie wychodził, no ale troszeczkę obrońca przewidział, co mamy zamiar zrobić. Ale nie, niech za dużo naszych piłkarzy do ataku nie pobiegło, tak więc cały czas jedno podanie potrafiło nas naprawdę bardzo prosto zaskoczyć. Okej, ale na szczęście brawo dla naszego bramkarza, który bronił całkiem dobrą sytuację. Okej, teraz Piszczak ma świetną okazję, żeby dośrodkować, tym razem może nieco lepiej. Chociaż w zasadzie moglibyśmy podawać. Nie, dobra, dośrodkujemy. Okej, nasz czy... No patrzcie, no dobieg. Okej, teraz kolejny raz Orszawin będzie starał się tutaj
mieć dobrą akcję na skrzydle. Trzeba. O nie, Kerżakow. Trzeba uważać na te jego driblingi. Brawo, Polańskim. Bardzo dobry powrót. Okej, Obraniak się cofnął w jego miejsce. Ale teraz nie mam żadnego ofensywnego pomocnika. No i cóż, teraz już jakby Rosjanie trochę wzięli się do pracy. Ale jak na razie w pierwszej połowie nie oddali żadnego strzału. Bo rzeczywiście sytuacją tą, co piłkarz rosyjski był w sytuacji sam na sam. Jednakże nie, no nie wykorzystał tej sytuacji, ponieważ nie oddał nawet strzału. Okej, czy uda nam się jeszcze przed przerwą podwyższyć wynik na 2 do 0? Tutaj mamy jakiegoś kolegę, tam u góry mógłby ten koleś wejść. O, właśnie. Ach, to Smierzejewski. Szczerze to nie widziałem piłki w tym gąszczu nóg. No, mamy już drożny, nieźle. Tylko lepiej by było, gdyby tutaj wykonywał ten stały fragment ktoś prawonożny. Okej, mamy teraz szansę, ale Polański nad poprzeczką i w ten sposób zakończyła się pierwsza połowa. No, strzały 3 do 1, posiadanie piłki zdecydowanie my prowadzimy. I mamy 91 celnych podań co do celności strzałów, no niestety nie wygląda to jak najlepiej jak na razie. Okej, ale zmian nie robimy, ponieważ w przerwie nie będziemy nikogo zmieniać, bo raczej tak chłopaki nie są zbyt zmęczeni. A funkcjonuje to całkiem nieźle, więc nie są one konieczne. Chociaż tym razem dobra akcja Arszawina. Już myślałem, że nasi obrońcy ponownie popełnią błąd i nikt z naszych nie dotknie tej piłki. No, trzeba troszeczkę potrzymać piłkę i poczekać, aż większa ilość zawodników włączy się do ataku. Ponieważ jak na razie mija się to z celem. O, tym razem może coś wyjdzie, ale dobra interwencja. A i nad poprzeczką, ale nieźle, nieźle. Mierzejewski, nie wiem, czy on spisuje się nieco lepiej od Rybusa. Ale później jeszcze sprowadzimy Grosickiego i zobaczymy, jak będzie nasza gra wyglądała właśnie z nim. Tak, poza tym raczej nie będziemy nikogo zmieniać chyba. Bynajmniej nie w 60 minucie, tak jak to mam. Ojoj, teraz dobra sytuacja, ale świetnie. Obok bramką, obok bramki. Świetnie. Dobra, mieliśmy naprawdę teraz sporo szczęścia, że Rosjanie tego nie wykorzystali. Okej. Dobra, to może teraz podtrzymamy troszeczkę piłkę i uspokoimy tą grę. Żeby Rosjanie naprawdę teraz się poczuli może troszeczkę pewniej po tej sytuacji. Żeby troszeczkę ich tych zapędy powstrzymać. Dobra, pan na dole mógłby już wychodzić właśnie i odciągnąć obrońcę. No ale gdzie jest boczny obrońca? Tutaj dopiero. No dobra, trudno. Troszeczkę ta akcja zwolniła. No, Dudka, czemu nie wchodzisz? No ale Mierzejewski się schował. Okej, już jest 64 minuta. Więc możemy spokojnie przeprowadzić tę zmianę, tym bardziej, że nasz pomocnik się zmęczył. Poza tym może spróbujemy zagrać z Rafałem Wolskim zamiast Obraniaka. Może wprowadzi on nieco świeżości do naszej gry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cały czas ten wynik 1-0 no nie daje nam za dużego spokoju. Okej, troszeczkę teraz Robert potrzyma piłkę. Musimy uważać. Ta akcja może być naprawdę groźna, bo rosyjskie przyspieszenie, jak przekonali się Czesi na mistrzostwach, może zakończyć się naprawdę nie najlepiej. No, dalej koleś, wychodź. Dobra, Wawrzyniak, dlatego to chyba mało ofensywnie. No, tym prawym skrzydle stało strasznie dużo tych piłkarzy, tam stało koło siebie. Właściwie chyba był to Piszczek i Błaszczykowski, myślałem, że już nasz obrońca zostanie przepchnięty, ale na szczęście się otrzymał przy tej piłce. Dobra, jeszcze 15 minut. Wydaje mi się, że 15 minut powinniśmy się utrzymać z tym wynikiem. A już była zmiana, czy? Nie, tutaj jeszcze Mierzejewski jest. No dobra, to by trzeba było oddać jakiś strzał, żeby przeprowadzić zmiany, a nie będę wybijał piłki na out, bo to lekka strata. Więc już lepiej oddać strzał, może to wpadnie. Gol?
No, fantastycznie. 2 do 0. No cóż, miał być to strzał taki, żeby przeprowadzić zmiany. No, ale wyszło całkiem nieźle i prowadzimy 2 do 0. Okej, zobaczymy, jak teraz będziemy spisywać się w takim ustawieniu. Ile jeszcze do końca spotkania? 9. Oj, tutaj nie, bo tutaj ktoś stoi. Nie zauważyłem go. Okej, no wyjdź, 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 to masz dużo sił, nie? No ale Robercik, tak nie wolno podawać. Dobra, teraz jeżeli uda nam się obronić tą sytuację. Dobrze, brawo, 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 Perkis. Bardzo dobre wyjście. Rafałski, ty masz dużo sił, to możesz biegać. Okej, Rafał Wolski ma szansę zdobyć bramkę na 3-0. Ale daleko, obok bramki. No cóż, z obrońcą na plecach na pewno nie jest łatwe zadanie, żeby zdobyć bramkę. Ale przy wyniku 2-0 nie ma to żadnych większych konsekwencji, tak więc nie musi się nasz piłkarz niczym stresować. Okej, tak więc Robert, teraz wyjdź. My się podamy w miarę szybko, a tutaj ci oddać piłkę, no chociaż tym razem to nie wyszło. No wychodź, wychodź, wychodź. Prawo Grosicki. No nie udało się oszukać obrońcy. Całkiem nieźle się spostrzegł, co mamy zamiar zrobić. No, Robert, Robert, co wy zakombinujesz? Wolski, no niestety nie uderzył. Teraz by Dudka udało mu się przejąć, mógłby też oddać ładny strzał. No ale cóż, udało się zwyciężyć 2 do 0. Tak więc mamy kolejne 3 punkty na naszym koncie. I właściwie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że mamy zwycięstwo, awans tej grupy raczej zapewniony, plus cieszą dwie bramki Roberta Lewandowskiego, który na pewno prowadzi w statystyce najlepszych strzelców. No to całkiem fajna sprawa. Poza tym Obraniak również nieźle radzi sobie w statystyce obrońców, a w czystych kątach w końcu Szczęsny zanotował swój debiutancki punkt. Tak więc w tym odcinku to będzie na tyle. Następnym razem w tym trybie zobaczymy się 16 czerwca około godziny 17. Tak więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia do następnego razu. Cześć!